Pacjentka jest przerażona. Nie miała pojęcia, że wytatuowanie gałki ocznej może mieć aż tak poważne konsekwencje. Dziewczyna próbuje połączyć się z mamą, jednak kobieta celowo nie odbiera od niej telefonów. Nastolatka bardzo potrzebuje wsparcia i liczy, że otrzyma je od przyjaciółki. Tej jednak coraz trudniej jest ukryć to, jak bardzo cieszy ją tragedia pacjentki. Ta lekarka powiedziała, że jestem ślepa i że w ogóle usuną mi to oko. Serio? Dobra, ja się tak strasznie boję. Jeszcze mama ode mnie nie odbiera. Tak, tak, słuchaj, wiesz co, weź to powtórz jeszcze raz. Nie wiem, czy się dobrze nagrało. Dajesz lu. Dora, nie słyszysz, co do ciebie mówię? No właśnie słyszę, no dajesz lu, to jest moc. Ciebie to bawi? Dorota! No co? To będzie hit, Kamil, zobacz. Ej! Co ty robisz? Nie, to twoja wina. Moja komórka. Odkupisz mi ją, słyszysz? To twoja wina. Tak. Co wy robicie? Wyjdźcie stąd. Niech pani wyrzuci. Chodźmy. Słuchaj, albo wyjdziecie ze szpitala, albo wezwę ochronę. Rozumiesz? Zabierz ją. Chodź, Dorota, chodź. Uspokój się. Pacjentka jest w szoku. Do tej pory uważała vlogerkę za swoją najlepszą przyjaciółkę. Teraz widzi, że dziewczyna perfidnie ją wykorzystała. Nie